Hej, siemano ludzie, Serux z tej strony, witam was serdecznie w kolejnym odcinku serii Karne Challenge, ostatni odcinek, bardzo wam się podobał, mi również, więc lecimy z odcinkiem drugim, jeżeli będziecie chcieli więcej, zostawcie łapeczkę w górę, no i oczywiście napiszcie w komentarzu, jakie kolejne mają być drużyny. Ja sobie wziąłem tutaj FC Barcelonę, AS Roma. Te dwie drużyny spotkają się już niedługo w Lidze Mistrzów, więc postanowiłem sobie rozegrać właśnie takie karne. Prawdopodobnie zrobię jeszcze pozostałe drużyny, które też będą grały ze sobą w Lidze Mistrzów, więc dobra, lecimy. Jak widzicie, jestem tam ja, bo powiedzieliście, że wyglądam jak Messi z tą brodą, więc zobaczymy, jak mi pójdzie. Będę tutaj grał Barceloną. Pozdrowienia dla kibiców Barcelony. No i mam nadzieję, że mi się uda wygrać te karne i oczywiście zrobię to tak jak ostatnio. Będę otwierał saszetki z Rosji. No i na takiej zasadzie, przypomnę, jeżeli ktoś nie widział pierwszego odcinka, za każdy strzelony karny otwieram saszetkę. Jeżeli obronię bądź przeciwnik nie strzeli, otwieram saszetki wtedy dwie. Tym razem zrobię tak, że najpierw rozegram sobie karne, a później otworzę saszetki. No i wy wybierzecie sobie, którą formę wolicie, czy tak jak ostatnio, że strzelałem karne, otwierałem, strzelałem, otwierałem. A tym razem zrobię, że najpierw będą karne, a później będę otwierał saszetki. Dobra, lecimy, bo jestem sam ciekawy, jak mi pójdzie tym razem. Jako pierwszy tutaj widzicie Messi. Zrobiłem sobie tu wynik 1-1. No i mamy Leo Messi. Mam nadzieję, że uda mi się strzelić. O, trochę mocno. Ale jest gol, 1-0, czyli jedna saszetka dla mnie. Dobra, teraz spróbuję to obronić. Aj. O, widzieliście to? Ta piłka ledwo tam poleciała. Mówiliście, żebym patrzył tutaj. Oj, trochę słabo, mam nadzieję, że do... Dobra, jest. Druga saszetka dla mnie. Mówiliście, żebym patrzył tutaj na głowę przeciwnika, ale czasami to nie działa. Dobra, patrzę się w tą stronę. O, mam dwie saszetki, czyli w sumie już cztery. Bo przeciwnik nie strzelił. Piąta saszetka dla mnie. Zobaczymy, jak pójdzie. Chciałbym coś obronić. O, dobra, będzie chyba strzelał tutaj. Ach, wyczułem go, ale no niestety. Pięć saszetek dla mnie. Jak na razie. Uuu, dalej pięć. No niestety. Oj, 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 prosto. Pięć saszetek. Dobra, spróbujemy tu. Jest i szósta. O, aż mi padzik drży. El Sharawi, czy Ter Stegen. Na razie sześć saszetek. Ale będzie mocny strzał. O, nie ma gola! Nie ma gola! Jest, dwie saszetki. Dwie saszetki dla mnie. Czekajcie, ile było? 5? Czyli 7, tak? Dobrze mówię? Ej, kurde. Zapomniałem. 6 było czy 7? 7 chyba, tak? Ale strzelił w słupek. Dobra, patrzcie, jak się cieszą kibice Barcelony, cieszy się też i Messi. Brawo, brawo, Sebek. Pięknie, pięknie. Podsumowanie meczu. Co tu będzie? A, to jest to. Dalej. 7 saszetek czy 6? Kurczę, patrzcie, zapomniałem. Dobra, otworzymy 7. Dobra, niech będzie 7. Koniec meczu. I lecimy z saszetkami. Teraz mordeczki. Wezmę sobie 7. Więc mam tutaj tak. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. 6 i 7. Kurczę, mam nadzieję, że się nie pomyliłem, bo już tak w ogóle zapomniałem. Ale dobra, czekajcie, jeżeli tam było 4, no to 4 strzelone.
I dwa, nie ten cztery. Dobra. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Jeżeli się pomyliłem, to przepraszam. Ale dobra, nieważne. Lecimy. Czekajcie, to może tutaj... Albo dobra, wiecie co? Przerzucimy się teraz na... Albo nie, dobra, lecimy. Lecimy, zobaczymy. Ja Wam tutaj szybko pokażę tylko może karty specjalne, bo pewnie Was bazówki już raczej nie będą interesować. Tu są same bazowe, a tutaj mamy Mane. Mane na fansie. Lecimy z drugą saszetką. Więc chyba następnym razem będę robił tak, że będę strzelał i od razu otwierał, bo tak to się mogę pomylić. Więc jeżeli się pomyliłem, no to sorki Was bardzo. Uuu, tutaj będzie coś mega. Będzie chyba Top Master, coś mi się wydaje. I zobaczcie na to. Już widzę, że tu jest tłoczone. I będzie to... Neymar! Neymar na Top Masterze! Pięknie, nie mam go. Łoż, mi wyleciał z wrażenia. Wszystko mi tu poleciało, nawet kurczę, pad mi wyleciał. Neymar! Neymar Top Master. No pięknie, pięknie. Dobra, lecimy z kolejną saszetką. Zobaczymy, co tutaj tym razem będzie. I tutaj jest Fans Favorite. Jest Fans Favorite. Czyli dwa fansiki. Lecimy z kolejną. I co my tutaj mamy? Mam nadzieję, że kibice Barcelony tutaj się cieszą, że udało mi się wygrać. Tutaj jest Rising Star Sanchez z Kolumbii. A reszta to bazóweczki. Między innymi tu jeszcze był też Griezmann na bazówce. Jeszcze mi zostały trzy. I tutaj co? To będzie pewnie fan... Oho! Game Changer Sigurdsson z Islandii. Więc bardzo fajnie. I jeszcze dwie saszetki. Ale ja lubię te karne. Fajne to jest. Tylko kurczę, teraz tak się zastanawiam, czy w topy nie zaliczyłem. Czy się nie pomyliłem. Hummels na fansie. O, dobra, czyli mamy tutaj trzy fansy, jak na razie Rising, Game Changer, Top Master. Ej, tu jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, dobra, było sześć. I ostatnia saszetka. I tutaj będzie... Oj, tutaj niestety był pusty przebieg. I nie było karty specjalnej. Ale... I tak się bardzo cieszę. Tu były trzy fansy. Był też Game Changer. Był też Rising Star. No i najlepsza karta z tego odcinka jest to Top Master, którego nie mam. Neymar. Dobra, mordeczki. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli się pomyliłem, to przepraszam. Następnym razem chyba jednak będę robił tak, że będę strzelał karne i otwierał saszetki. No i co, widzimy się w kolejnym odcinku. Może rozegram sobie jeszcze te kolejne trzy pary, które będą grały w Lidze Mistrzów. A ja Was pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się i do następnego. Pa, pa! Przewinąłem sobie filmik, żeby sprawdzić, ile faktycznie tam mam saszetek. I okazało się, że mam jeszcze jedną saszetkę, bo miało być 8, więc wezmę sobie jeszcze jedną tutaj na koniec. Otworzymy, żeby było fair. Więc zobaczmy, co będzie w tej ostatniej. W tej ostatniej wpadł mi Kamil Glik na fansie. Więc miałem tutaj cztery fansy. Top Mastera, Rising Star i Game Changer. A tutaj pozostałe bazóweczki. Teraz to już na pewno wszystko, więc trzymajcie się. Pa, pa jeszcze raz.